Lekcje odbywają się na terenie aresztu śledczego na Koziej Górze. W piątek odbyło się pierwsze spotkanie dla gimnazjalistów, organizowane w ramach drugiej edycji miejskiej akcji. Uczniowie publicznego gimnazjum nr 4 zobaczyli, jak wyglądają cele aresztu, wewnętrzna kaplica i spacerniaki. Jednak największe wrażenie i wcale niemiłe robił na wszystkich ten dźwięk. Na koniec lekcji uczniowie obejrzeli film i spotkali się z jednym z osadzonych. Bo to są ludzie, którzy przeszli tą drogę niestety. W tej chwili się resocjalizują, chcą pokazać tym młodym ludziom, że nie warto. I dopiero takie świadectwo osadzonego, namacalne takie świadectwo osadzonego doprowadza do tego, że mają tą chwilę na zastanowienie się. I rzeczywiście to robią. Lekcje mają charakter wycieczek po areszcie. Biorą w nich udział uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych. Każdy dostaje dawkę informacji. Działa to na wyobraźni, nie tylko na wyobraźni, bo to są tutaj realna rzeczywistość. Spotyka się ze skazanym i wtedy jak sobie postanowi dzisiaj, tak w życiu będzie po prostu miał. Albo mniej błędów, albo więcej błędów. Program Więzienie Stracony Czas jest programem profilaktycznym, na który składają się swoistego rodzaju lekcje wychowawcze. Po raz kolejny, jeżeli byśmy wyszli do szkół i mówili to samo, to nie przynosi takiego skutku. Oni się zajmują komórkami, zajmują się sobą nawzajem, zajmują się wszystkim innym, tylko nie tym, co generalnie ktoś mówi do nich. Natomiast tutaj jest cisza, jest zamykanie krat, trzaskanie tych krat, prawda? Potem pokazanie spacerniaków, potem jest świadectwo osadzonego. To jest rzecz ważna. Celem programu jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości, przemocy i demoralizacji osób nieletnich. Najbardziej trudny jest moment dla rodzica, dla wychowawcy, nauczyciela, jeżeli dziecko mówi, gdybym ja wiedział, to ja bym nigdy tego nie zrobił. Lekcje prowadzą funkcjonariusze służby więziennej, psycholog i wychowawca działu penitencjarnego. Program Więzienie Stracony Czas potrwa do marca przyszłego roku. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele miasta i aresztu śledczego. Łącznie odbędzie się 38 lekcji, w których weźmie udział blisko 80 klas trzecich ze szkół gimnazjalnych z terenu Radomia.